Okej, bardzo chętnie. No, obligacje się zwiększają, wow. Nie wiedziałem o tym, że się zwiększają wraz z ich robieniem. No kiedyś to, nie powiem, było mega easy, więc to nie powiem. O, masz los. Dosłownie kilka sekund temu jeszcze narzekałem na to, a teraz to już ich rozgramią. Nie powiem wam szczerze. Koi to jest bardzo zmienna gra, kiedy najpierw jej nie rozumiesz, później ją rozumiesz i zaczynasz po prostu wszystkich nękać. Dobra, więc to co chcemy teraz zrobić, to spróbować odciąć ten wielki kociołek. Dosłownie, kocioł smoleński, zobaczcie jakie to jest wielkie. Dobra, wy musicie się zająć tym czymś. Jeżeli się zajmiemy tym czymś, to jest koniec niebieskiej armii. Jak tutaj wyglądamy? Nasz generał przez pewien czas jest, ale później wypukamy tego. Okej, wyzwolenie Warszawy. W tej głównej mierze nie opłaca nam się atakować tam na górze, więc obrona, przełamanie, przełamanie. To jest artyleria. Coś tutaj możemy zrobić? Realnie, no to już się nam kończą możliwości. Okej, jak to wygląda z naszą potężną armią? Zmienimy sobie na tych. I tutaj damy tych. I to. Nice. Może się nam udać ich wypchnąć. Bardzo chętnie bym to zobaczył. Czyżby nie mamy ciężarówek? Wow. Tak w ogóle nigdy ich nie produkowaliśmy zbyt dużo, a teraz są nawet potrzebne. Okej. No, coraz lepiej to wygląda, nie powiem. Tej Gison ciągle się pojawiają, ale chyba nasze ciały nie. Te dywizje naprawdę są wytrzymałe. Może się udać. Jest! Udało się. Odcięliśmy ich. Wielki kociołek smoleński. Tak naprawdę wszystko Związek Radziecki atakuje, nawet D-Day'u nie było. Okej, w takim razie zajmijmy się nim. To nasza operacja, więc my możemy się tym zająć. Tutaj się nam trochę pozmieniało, więc możemy zmienić sobie, dzięki czemu nie będzie aż tak dużo. Dużo tego i mamy dużo badań, bo w międzyczasie się pojawiło. Co to tam daje? Daje nam zorganizowanie. To było potrzebne obecnie.
I to, co byśmy sobie jeszcze zrobili, to oczywiście już najlepsze czołgi świata. Boom. Najlepsze czołgi świata. To jest średnia artyleria, to jest ten. Nice. O, da. Dobrze się czuję, kiedy pokonuje się wreszcie tego największego wroga. O. Powiem szczerze, że Bułgarię jeszcze mogliby jakoś to ogarnąć, bo wtedy by było wiele lepiej. Dobra, co tutaj mamy? Badania nad radarem. Polenie pilotów. Zróbmy sobie. No mamy już trochę tego, tak powiem, tych idei. Panie sygnalizacyjne. Nam już trochę wróciło tych. Borys coś tam było, nie wiem co. Sygnałki w takim razie zróbmy i bym sobie zmienił za przeciwlotnicze. Miało być 20 zorganizowania, tak naprawdę to nic nie zmienia. Oszustwo. Dobra, wyślijmy w takim razie naszych agentów do Berlina. Nie możemy? Nie wiem dosłownie, dlaczego nie mogliśmy wysłać. Dobra, ale pod Smoleńskim to już nam się udaje wybić tę dywizję. Tutaj możemy Budapeszt. Budapeszt. Cię dla upomnienia, dlatego że niektórzy jednak zwracają na to uwagę. Okej, może niemieckich agentów. Okej, widzę, że tutaj się wyzwolili kolejni. I tak naprawdę mamy wszystko już zrobione, więc robimy sobie infrastrukturę. Nie powiem, to Norwegia to takie jakby drzewko państwa takiego typowo, no nie majora. Na takie w sumie spokojnie przez dłuższy czas, nawet desanty nie były jakieś mega trudne. My tam zaczęliśmy produkować czołgi. No niektóre to nawet dostały medal, nawet kilka. Nie powiem, trochę dużo ten czołg dostał medali, ale w takim razie my możemy jeszcze zacząć robić o to. Szturm. I co tutaj mamy? I rzeczy możemy to sobie porobić. To tak naprawdę nie ma sensu dla nas, bo dosłownie nie mamy tej idei, która całą tą gałąź obejmuje. I czy coś tutaj jest ciekawego? No nie wiem. Ogólnie teraz patrzę na godzinę, to nie uda mi się dzisiaj wrzucić tego, więc wrzucę zapewne w niedzielę. Kurde. Chociaż po tym odcinku mógłbym szybko wejść i wyłączyć sobie to. Okej, zaktualizujmy. Co tutaj mamy? Artylerię. To. Dobra, nice kociołek. Ile? Z jakieś 50 dywizji? Coś w tym stylu. No tak, poniżej 50 dywizji. To nie powiem sporo. Tutaj wybijamy powoli. No, część tutaj naszych czołgów wspomaga. No, brakuje nam ciężarówek, ale czasem powinniśmy sobie je odbudować. O, w ogóle sprzętu nie robiliśmy. No, nie powiem, trochę zacofany sprzęt mamy. Co to jest? To jest sprzęt wsparcia. To weźmiemy to. Masz los, nie zauważyłem, jak Jugosławia totalnie tutaj przejęła wszystko. Dobra, zajmijcie się nimi. Dosłownie tutaj jest
kilkadziesiąt dywizji. Uuu, koniec. Okej, okay, w takim razie... Trzymaj się, what? Dziwne to jest napisane, trzymaj się. Okej, okay, w takim razie spróbujmy najpierw wziąć to, co możemy, czyli flotę. I to chyba wszystko. W takim razie rozdzielmy sobie punkty, więc co, no, Polska. Nie, dlaczego Polska może być tym. Polska to Polska, ale chyba to... A, po Polskę tutaj robimy. Dobra. W takim razie... robimy w takim razie to, co zapewne będzie, czyli tak, Polskę zabierają tutaj ci. Rumunię też zabierają. Bułgarię nie. Węgry też zabierają. Słowację też zabierają. I przekazujemy. Więc tak dalej. Tutaj się wyzwoliło coś takiego jak... ci komuniści właśnie to. Więc oni dostaną Bułgarię. Nie... tutaj mogliby... A, dobra, dobra. Dalej. Francja. Francja zbytnio nic nie pomogła. Ale ona oczywiście odzyska swoje terytoria. Przekażemy im i też powinna to dostać. I resztę chyba oddamy po prostu. A nie, tutaj jeszcze jest taka marionetka Włoch. To jest. Więc ona tutaj odzyska te terytoria. W sumie była z nami Jugosławia. Jugosławii powinniśmy oddać część z tego, ale okej, okay, już nie cofniemy czasu. Czekasz. I teraz Związek Radziecki. A aż tak dużo to nie mamy punktów. Co jeszcze ma? O, to ma, mają tych. Dobra, w takim razie zabierzcie. I Francja. Nie mamy więcej punktów. Okej. Okay. W takim razie... brytyjskie Włochy? O kurde. Dobra, w takim razie użyjemy... State Transfer Tool'a do tego, bo wiecie, trochę zrobiłem błędów oraz tam nie mam tych punktów, nie miałem tych punktów. To oddamy Niemcom, znaczy się Rosjanom. A to oddamy Francuzom. Też resztę kolonii. Związek Radziecki wziął to, bo w sumie to on przejął większość tych rzeczy. Tutaj na przykład mamy coś takiego. Tak naprawdę byśmy musieli poszukać sobie po świecie jakichś zapewne małych wysp czy czegoś takiego, co Związek Radziecki przez przypadek przejął. Ale okej, okay, to na razie tyle. I tak naprawdę nie mamy więcej niż drzewku, więc w sumie możemy to zrobić to. No, jak sami widzieliście, tak naprawdę to jest Vanilla. Vanilla ma trochę problemy z... na przykład zrobieniem czegoś takiego, że nie możemy zaatakować Szwecji, bo ma gwarancję, nie możemy tych zaatakować, bo nie wiem dlaczego. W sumie moglibyśmy spróbować, ale raczej trochę potrwa. No, dużo się nauczyłem, dużo się nastroiłem bullshitu związanego z organizacją.
że ja mogę mieć małą organizację, ale mój wróg ma oczywiście mega dużą organizację. Więc hehehe. Ale ogólnie rzecz biorąc, to jest całe dla tego właśnie, dla Norwegii. Zabrakło mi nazwy. Dla Norwegii to już w sumie jest wszystko. Mogliśmy zawsze wybrać drugą ścieżkę. Druga ścieżka nie jest jakoś... No chyba to po prostu komuniści, ale nie Związki Radzieckie. No, Związek Radziecki do nas nic nie ma, więc tak naprawdę nie byłoby nic innego niż po prostu, że walczymy z Niemcami tylko. Więc... No, sami dokładnie walczymy. Więc wojna 43, no to ładny wynik. Pytanie jest takie, czy coś się tutaj stanie jeszcze, jak tutaj patrzę, czy nie, czy właśnie, czy Rosja coś zrobi. Myślę, że nie zrobi, dlatego że ogólnie oni nie mają nic jak Kaiser Redux, coś takiego. Ogólnie brytyjskie Włochy powstały, bo im zdjęło się ten taki kosmetyk, tak, i dosłownie mamy tutaj, nawet nie wiem, kto tutaj ma rządzić, chyba nikt, dlatego że nie mają drzewka. Więc tyle było z tego. Jugosławia, o, facet urósł i tak naprawdę udało mu się zdobyć więcej terenu niż ogólnie zakładając. Moglibyśmy zawsze mu oddać coś takiego jeszcze jako dodatek, ale chyba już byśmy tak nie brali. No, Bułgaria przetrwała, no, udało jej się przetrwać. No nie powiem, jest chyba największym zwycięstwem, bo na samym końcu tutaj też mamy Iran. No, nie powiem. Jeszcze DLC jest bardzo popsute, jest po prostu to niestety coś takiego, że jest kilkadziesiąt ścieżek, które się bardzo ze sobą się różnią. I czy to jest bóbr? Nie, tu nie. Czy to jest bóbr? Okej. Okay. No, ten odcinek 35-minutowy to naprawdę był znakomity z mojej strony. Okej. Okay. W takim razie już kończę, bo zostało kilkanaście minut do 16, więc nie dostaniecie równo o 16, ale trochę później. Więc jeżeli chodzi o resztę, no to ja powiem szczerze, ja nie mam w tym tygodniu czasu. Kolejny tydzień... Właściwie, kolejny tygodniu przyjeżdżam z powrotem na 2 dni i mogę wtedy nagrać, więc musicie napisać mi bardzo szybko w komentarzach. Ja myślę, że możliwe, że co będzie ciekawego, to zobaczenie, jak tutaj będzie z tym zrobienie na przykład. To może być ciekawe. Ale zobaczymy. Chociaż myślę, że może już wrócę do Kaiser Reduxa, bo ja mówię, mody są czasami bardziej ludzkie niż Vanilla. Vanilla jest naprawdę teraz strasznie niestabilna, powiem szczerze. Zbyt mało scenariuszowa, bardziej taka typowa, typowo co by było, gdyby był faszyzm w Polsce i kurde, możesz sobie zrobić sojusz z Beneluxem i Ameryką Północną. To na pewno ci bardzo pomoże w wojnie. No. A Niemcy są wykokszone, jak zawsze. Dobra, z wami Dragon. No to cześć.